uzurpuje sobie taką samą władzę, jaką ma papież w katolicyzmie. Czyli patriarcha próbuje wbrew soborowości prawosławnej ingerować często wewnętrzne życie lokalnych cerkwi. Jakby nie patrzeć, czyni to legalnie. No nie bardzo. Na Ukrainie patriarcha nie ma takiej władzy jurysdykcyjnej. No tak, ale prymat biskupa Rzymu na patriarchę konstantynopolitańskim jest legalny. Prymat biskupa Rzymu, tak, ale proszę zwrócić uwagę, że prymat biskupa rzymskiego w tradycji prawosławnej jest zupełnie inaczej rozumiany, tak, aniżeli w tradycji rzymskokatolickiej. Tu jakby powiem zupełnie szczerze, prawosławie idzie nawet bardziej za interpretacjami, które mają rangę kanoniczną, czyli rzeczową, wśród samych ojców łacińskich. Choćbym wspomniał tutaj kazanie 26 na Ewangelię według Mateusza, świętego Augustyna, odnoszące się do słynnego ustępu prymacjalnego z rozdziału 16, mówię o wersecie 18, prawda? Nie znamy na pamięć. No właśnie. Tutaj oficjalne tłumaczenie rzymskokatolickie brzmi mniej więcej tak. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój. Prawda? Tak. Natomiast tekst grecki jakby mówi zdecydowanie mniej łaciński? I mówi zupełnie coś innego. No, Ewangelia. Ach, tak. Ewangelia została spisana. Tak, ale bo to w tekście grecki, Tomasz, tak? Wtórnie jest przetłumaczona przez świętego Hieronima na łacinę, i akurat tłumaczenie hieronimowe jest całkowicie spójne i zgodne z greckim pierwowzorem, czyli tu kontrowersji nie ma. Pragnę zwrócić uwagę, że samo stwierdzenie Piotr, czyli skała, jest dopowiedzeniem, którego nie ma w tekście oryginalnym. Mianowicie Piotr nie jest utożsamiany i nie może być utożsamiany ze skałą. Dlaczego? Mamy do czynienia z pewną grą słów, z dwoma greckimi rzeczownikami. Petros i Petra. Petros i Petra. Ty jesteś Petros. I na tej samej, tej samej skale zbuduję moją cerkiew, tak? Zbuduję mój kościół. Proszę teraz zwrócić uwagę na jedną rzecz. Święty Augustyn mówi o tym bardzo jasno, że to Piotr, czyli kamień, bierze się od skały, a nie skała od Piotra. Dosłownie w języku greckim Petros. Można by powiedzieć, że jest niejako substancjalizowanym przymiotnikiem. Petros to znaczy tyle co skalny, pochodzący od skały. W wersji rzeczownika Petros oznacza tyle co kamień. Jakiś kamień. No i teraz właśnie, ty jesteś tym kamieniem, a na Petra, czyli na skalę, zbuduję kościół. I Augustyn mówi wprost, że na tej samej skale, fraza ta odnosi się do wyznania, jakie nastąpiło wcześniej. Czyli Piotr wyznał synostwo Boże Chrystusa. I na wyznaniu Piotra będzie zbudowana cerkiew. Czyli Chrystus zbuduje Kościół na sobie. Ojcowie, komentując ten fragment, przywołują również list do Efezjan, rozdział 2, werset 20, w którym Paweł apostoł jasno definiuje
termin Petra. Pisze wprost, że dzieci Izraela piły z wody życia, jaka wypływała ze szkały, tu jest użyty termin Petra, jaką jest sam Chrystus. W drugim liście Pawła do Tymoteusza mamy natomiast odniesienie, że cerkiew zbudowana jest na fundamencie apostołów i proroków, a te fundamenty utwierdzone są na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus. Mamy również w objawieniu według świętego Jana, czyli tej słynnej Apokalipsie, w jednym z ostatnich rozdziałów, wizję nowej Jerozolimy, która zbudowana jest, uwaga, na 12 fundamentach, czyli apostołach. Nie ma ani jednego komentarza patrystycznego, który mówiłby o tym, że mamy do czynienia z jakąś wyjątkową, nadzwyczajną władzą daną tu Piotrowi. Proszę zwrócić uwagę, że teksty te przywoływane są zwłaszcza podczas odniesienia do wyznania wiary, kiedy mówimy właśnie, że wierzymy w jedną świętą, katolicką, apostolską cerkiew. I ten ustęp, ten dialog między Chrystusem a Piotrem z Ewangelii Mateuszowej traktowany jest jako wyraz apostolskości Kościoła. Czy Kościół zbudowany jest na jednym apostole? On pierwszy, proszę zwrócić uwagę, wyparł się Chrystusa, ale i pierwszy wyznał do Niego swoją miłość. I stąd mowa o prymacie Piotra. Czyli Kościół zbudowany jest na twardej, prostej wierze rybaka. I ten prymat nie może być jurysdykcyjny. Przeciwko temu prymatowi w swoich wielu, wielu listach występował święty papież rzymski Grzegorz Wielki, zwany na wschodzie Dialogoszem. Grzegorz pisze, że żaden biskup nie może nazwać się biskupem powszechnym. Żaden. Bo wówczas żaden nie będzie biskupem. Bardzo rzadko zapomina się właśnie o tej krytyce, jaka zrodziła się w odniesieniu, uwaga, do Konstantynopola. Bo święty Grzegorz Wielki krytykuje tutaj patriarchę Konstantynopola, który zaczął używać tytułu patriarchy ekumenicznego, czyli powszechnego. Stąd ekumenizm nie jest formą, proszę zwrócić uwagę, pewnej ontologicznej jedności w wyznawaniu jednej wiary. Nie jest wyrazem katolickości Kościoła, ale jest wyrazem powszechności, rozumianej w sensie terytorialnym. Ekumenizm już w sensie etymologicznym jest absolutnie ideologią nie do utrzymania. Ekumeni oznacza tyle, co po łacinie uniwersum. I oznacza w literaturze patrystycznej, tej greckiej, jak i łacińskiej, synonim cywilizowanego świata. Tylko tyle. Więc najpierw Kościół jest katolicki, czyli zjednoczony w wierze, a dopiero później może być powszechny. Więc jedność wiary stoi u fundamentów prawdziwej jedności między chrześcijanami. Nie daje inaczej się zbudować. I proszę zwrócić uwagę, jakby cała sakramentologia i eklezjologia prawosławna, jak i ta, powiem szczerze, prawosławna znaczy grecka i łacińska dla nas. Nikt nie ma prawa zmonopolizować sobie prawosławia.
w jakikolwiek sposób. Prawosławny znaczy odnoszący się do jednej wiary. Ona jest poza wszelkimi odniesieniami etnicznymi. Katoliczkość jest, no właśnie, czymś według jedności. To jest pewna kontrakcja, pewne ściągnięcie dwóch wyrażeń. Kataolu, później katolu, później właśnie zjednoczony, ale chodzi tutaj o jedność wierzy. I teraz przywołując rozdział 4 z listu do Efezjan, werset 5, mówimy o tym, że jest jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest. I taka jest kolejność następujących po sobie implikacji. Jeżeli mamy jednego Boga, z Niego wynika jedna wiara, a z jednej wiary wynika jedność wszystkich sakramentów. Proszę więc zwrócić uwagę na to, że jeżeli nie ma wiary w jednego Boga, nie ma jednego Kościoła, nie ma więc jedności sakramentów. Jak może ktoś udzielić sakramentu chrztu, czyli przyjąć do wspólnoty cerkiewnej, skoro nie jest w jej środku, skoro nie jest jej członkiem? Taka jest eklezjologia i sakramentologia, taka właśnie, byśmy powiedzieli, korelacja, czyli jedno bez drugiego istnieć nie może w prawosławiu. I tego typu dyscyplina teologiczna nie zrodziła się przecież tylko i wyłącznie w świecie greckim, a wyeksponował ją tak silnie święty Cyprian z Kartaginy i poruszył cały świat grecki, prosząc o autentyczną wykładnię rozumienia tego, czym jest sakrament chrztu. I zabrał tutaj głos święty Firmilianosz, który był arcybiskupem w Cezarei Kapadockiej jakieś 100 lat przed Bazylią Wielkim, prawda? I potwierdził stanowisko Cypriana. No niestety, jakby jest to moim zdaniem pierwsze pęknięcie bardzo poważne. Jeszcze przed protoschizmą, czyli przed sporem między patriarchą Focjuszem z Rzymem i tym, co w sposób symboliczny tak naprawdę przedstawiono w dokumentach w bulli i w dokumentach synodalnych w 1054 roku. Ale proszę zwrócić uwagę, że jakby prawosławny wschód żył nadzieją na to, że pewne kwestie zostaną na zachodzie skorygowane. I tak się stało, prawda? Rehabilitacja patriarchy Konstantynopola Focjusza przez legatów biskupa rzymskiego. Wspólne określenie, że filioque jest nie wcale jakąś możliwą interpretacją teologiczną. Jest błędem w wierze, jest herezją. I to było wspólne orzeczenie, z którego później Rzym pod wpływem presji politycznej, mówię tutaj o narastające wpływy dworu Franków, no niestety się wycofał. Cała historia filioque to tak naprawdę historia polityczna. Mało teologiczna, więcej... Nie, przepraszam, muszę teraz przerwać doktorowi, bo doktor jakieś fantazje opowiada. Tak. Jaki interes miał dwór frankoński w filioque? Ano widzi pan, to tam pan, oskarżając mnie o bardzo poważne rzeczy, pewnych kwestii zwyczajnie nie wie. No, tak, mianowicie, tak. Proszę zwrócić uwagę, filioque zrodziło się w bardzo dobrych intencjach, tak jak wszystkie herezje. Tak, wszystkie herezje. Ale o co chodzi w filioque? Niech doktor łagodniejszy w słowach. Nie mogę, ponieważ odnoszę się do arianizmu.
No, o nie, 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 antytrynitaryzm z filioque to przecież nie ma nic wspólnego. A myli się pan, proszę zwrócić uwagę na wszystkie, nawet rzymskokatolickie opracowania historyczne do dogmatyki. Zobaczy pan, że filioque powstaje jako formuła konfrontacyjna w stosunku do arianizmu, a mianowicie taką postawą kontrreformacja. Wybiega pan chronologicznie troszkę no, dalej. No tak, informacja to zupełnie jakby inny okres. Zdaję sobie z tego sprawę, tylko tak użyłem znanego terminu. Wracając do filioque, zrodziło się jako próba odpowiedzi na herezję ariańską, a mianowicie Ariusz i jego stronnictwo podważyli boskość Chrystusa, jak pan wie. Tak, tak. I w tym momencie biskupi gallikańscy i hiszpańscy próbowali dowartościować Chrystusa jako Syna Bożego. No i właśnie w tej formule pojawia się to filioque. Karol poszukuje cały czas pewnego narzędzia, które zintegruje rosnące imperium, a stojące, jak pan wie, w silnej konfrontacji w stosunku do interesów cesarstwa wschodniorzymskiego. To jest bardzo prosta transakcja wiązana. Mianowicie, Rzym uzyskuje niezależność od polityki Konstantynopola w zamian za koronację Karola w 800 roku. Kiedy Karol po raz pierwszy przyjeżdża do Rzymu, proszę zwrócić uwagę, są bardzo poważne testimonia, które o tym mówią. Mówi mianowicie tak. Gdzie jest filioque? Gdzie jest filioque? I proszę zwrócić uwagę, papież Leon początkowo sprzeciwia się filioque, włączenia tego dodatku do wyznania wiary. Prawda? I jest to proces opisywany bardzo szczegółowo przez historyków tych zachodnich, jak i wschodnich, który wskazuje na to, że stopniowo dwór Franków ma coraz silniejszy wpływ na obsadę personalną w odniesieniu do biskupstw i opactw na zachodzie chrześcijaństwa, co doprowadza w sumie, że w latach 50. właśnie XI wieku filioque oficjalnie wprowadzona jest do ksiąg liturgicznych w samym Rzymie. To jest cały proces związany z uniezależnieniem się Rzymu od Konstantynopola. Jakby na to nie patrzeć, właśnie od upadku Cesarstwa Zachodniego, prawda, właśnie do epoki Karola Wielkiego mamy okres pewnej restytucji tradycji greckiej, również w biskupstwie rzymskim. No dobrze, a jakie mamy dokumenty poświadczające to, że Rzym przed wyniesieniem dynastii frankońskiej do rangi cesarskiej potępiał filioque? Ma pan wspólny w Konstantynopolu synod z udziałem dwóch legatów biskupa rzymskiego. I dokument potępiający filioque. Który to był synod? Ma pan, to jest, wie pan, synod w Konstantynopolu, tak? No, który zgodnie z bardzo różnie, ponieważ w tradycji prawosławnej ma pan 7 soborów powszechnych, natomiast znajdzie pan wielu teologów, zwłaszcza greckich. Mam tu na myśli metropolitę Iorteosa Vlachosa czy profesora Rumanidisa, którzy uważają, że synod rehabilitacyjny patriarchy Focjusza, ponieważ był tak naprawdę ostatnim wspólnym głosem niepodzielonego jeszcze wschodu i zachodu chrześcijaństwa, można czy należałoby uznać za kolejny wspólny sobór. Tak? To jest ostatni wspólny głos, akurat odnoszący się ściśle do filioque. Im bliżej polityki frankońskiej, tym bardziej Rzym zaczyna mówić niezależną teologią, jakby odżegnując się od wcześniejszych deklaracji. A tych deklaracji ma pan wiele. Ma pan
papieża właśnie Leona wcześniej, tak, z czasów właśnie Karola Wielkiego, gdy zachowała się cała korespondencja między papieżem Leonem i Karolem. Ma pan słynne srebrne tablice, które zachowały się po dziś dzień w Bazylice Świętego Piotra z czasów Leona. Niech pan zobaczy. Co to tam się znajduje? Bez filiokwę. Ach, z kredu, tak? O, to ciekawe. Antoni, jedziemy do Watykanu. A jeszcze chciałem się... Oczywiście, poszukuję się pewnymi tutaj dla państwa uproszczeniami, bo można by z tego zrobić solidne wykłady. Tak. Solidne seminaria. Jeszcze się chciałem odnieść do kwestii, kiedy doktor był łaskaw mówić o ekumenizmie, to można powiedzieć... wygłosił doktor niemałą pochwałę cerkwi, na przykład kościołowi rzymskiemu, a to chciałbym nieco kościół rzymski usprawiedliwić w tym, że przed Watykanem sekundum ekumenizm był potępiany w tym rozumieniu współczesnym, a nawet po Watykanem sekundum były głosy, chociażby wspomniany arcybiskup Lefebvre, który zdecydowanie potępiał ten ekumenizm przyjęty na soborze, chociażby w dziele dekoncili porównał ekumenizm do rewolucyjnego fraternii, czyli do tego braterstwa osieceniowego. Więc tutaj... Bezwzględnie tak jest. To są te same środowiska wywodzące się z tradycji rewolucyjnych Francji. To są stowarzyszenia wolnomularskie, które inspirowały ruchy neoprotestanckie i judaistyczne w Stanach Zjednoczonych, prawda, do różnego typu progresów w zakresie unifikacji chrześcijaństwa. Tak zrodził się de facto ekumenizm. Oczywiście cała krytyka ekumenizmu ze strony arcybiskupa Lefebvre'a jest w jakimś sensie również z perspektywy prawosławnej uzasadniona. Niemniej jednak arcybiskup Lefebvre stoi tutaj w silnej obronie do dogmatu o niemylności biskupa rzymskiego ogłoszonego podczas Watykanum Primum, prawda? I gdyby nie to, można by powiedzieć, że cała motywacja teologiczna, jaką przedstawił, dokonując sakr biskupich bez mandatu pontyfikalnego, jest ściśle prawosławna, ponieważ i tu arcybiskup przenosi nas w czasy kryzysu ariańskiego, odwołuje się do nadzwyczajnej jurysdykcji w czasach właśnie świętego Atanazego, która była używana, czy znana dość powszechnie. Jak najbardziej stan wyższej konieczności jest pojęciem ściśle znanym prawosławiu, jak i wstępna krytyka zmian sakramentologicznych. Ona szła w bardzo dobrym kierunku i oczekiwanym ze strony prawosławnej. Jeżeli prawosławiu blisko do kogokolwiek ze strony rzymskokatolickiej, ja myślę, że z jednej strony byłby to nurt tradycjonalistyczny, a z drugiej wszystkie te wspólnoty religijne, które próbują restytuować tradycje wczesnochrześcijańskie, zwłaszcza w zakresie sakramentologii. Czyli wszystkie te wspólnoty, które powróciły albo powracają do